Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem 12 kolorów jak 12 miesięcy na 12 przeźroczystych tipsach. A co tym razem? Zobaczmy, po intro zaraz się dowiesz. Widzę, że już rękawiczki ubierasz, a też widzę, że masz przygotowane 12 kolorów. Tak. Dlatego teraz sobie ich użyłaś według Ciebie, a teraz Ci zamieszam. Nie mieszaj! Nie! Zostaw! O! Jaka nowość, zobacz! Na pierwszy ogień pójdzie, czy nie? Co ma... Co wy na to? To daj, jak już pokazałeś. Hot coffee, ej, gorąca kawa. Ja sobie to tak misternie poukładałam, a on mi to wszystko przemieszał. Dobra. To jest firma Oshio? Hot coffee? Zobaczmy. No, piękny kolor, jak taki ciepły brąz. Z taką... Z lekką domieszką, tak jakby to powiedzieć... Z lekką domieszką fioletu? O, ładne krycie. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Fajny, kremowy. Me gusta. Kurde, jak tak by były wszystkie kolory, nawet pastelowe, to bym była chyba najszczęśliwszym człowiekiem w świecie. Zostawię jedną warstwę. Bardzo ładnie to wygląda. Na drugi ogień, bo to był pierwszy ogień, na drugi ogień idzie Flexi. 18 przez 2? No dobra. Bardzo ładne krycie. Powiem wam, że takie samo praktycznie jak ten obok. No i wyjechałam. O, ale też tak, też kremowy, fajnie napigmentowany. I też zostawię jedną warstwę. I patrzcie, jak ładnie pasują ze sobą te kolory. Pozwólcie, że tę kropeczkę usunę, bo po prostu boli mnie ona. Proszę bardzo, czyściutko i do lampy. Ja tak patrzę na te kolory, Edyta, i widzę, że mamy chyba trzy nowości dzisiaj. Nawet cztery mi się wydaje. Że ten jeszcze już nie był, było możesz ich. Odłożyć. Mogę odłożyć. No to masz kolejny. Ja sobie sama chciałam brać, ale dobra. Ej, tu nie było jeszcze chyba. Pierwszy raz mi się wydaje. 089 HLD? Dobrze mi się kojarzy te HLD. Z pilnikami. Z pilnikami? No, powiem wam, trzeci kolor i trzeci z fajnym kryciem. Coś tu nie gra. Coś tu nie gra dzisiaj. Czemu? Fajnie, ja no, się bo cieszę. Po ostatnim... No fajne, trochę, może troszkę rzadszy jest od tych dwóch poprzednich, ale też jest ładne krycie. Nie no, zostawiam jedną warstwę. Elegancko to wygląda z jedną warstwą. I wszystkie trzy kolory do siebie pasują, tak... Nie patrzyłam wcześniej po tych kolorach. Przemek potrafi dobrać, widzisz. Losowo. Ja wybrałam. Ale losowo wybrałem kolejne. No dobrze. Ten kolor chyba trochę cię tak, wiesz... No zobacz sama, no. To jest bamina niezadowolenia, mam wrażenie. Ja już w nim wolę pomieszać i wszystko z nim zrobić. Żeby tylko po prostu... Wiecie. Wiemy. Zobaczmy. No ładny, brokatowy, dość taki rzadkawy, na cztery warstwy. Nie no, żartuję, zobaczymy. Oby to nie były prorocze słowa. Czyli firma FGT, Soak of UV Gel Nail Polish. O kurde. No, jest, wiesz, znowu pewny termiczny. No nic, zróbmy parę warstw, no bo to tak nie można tak zostawić przecież. Może to jest cat eye? Oj, ty miałeś rację! Szalony! Ale fajnie, bo z granatu na taką zieleń! Czyli magnez niepotrzebny, ja tyle się nabiegałem. Chyba to nie jest cat eye, bo ta drobinka jest zbyt delikatna, ale możemy zobaczyć, daj. Proszę. Szczerze wątpię, że to cat eye.
Nic, więc dobra. Zróbmy jeszcze jedną warstwę, co? Dobrze, trzecia warstwa. Czy tak wzdychasz, Edyta? No bo jakbym to miała na paznokciach robić, teraz chlasnę. To bym była delikatnie zdenerwowana i przy klientce byłoby mi głupio. No, gdybyś robiła na sobie? To nie. No właśnie. Chyba, żeby mi się bardzo podobał ten kolor. O, klasnęłam porządnie. Widzicie? Może będzie dobrze. Jeszcze nie trafiłam do lamp. Dobra, trafiłam. A kto się zorientował, że czegoś mu brakuje po trzecim kolorze? Zapomniałam trochę przypomnieć wam o subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to tutaj poniżej... Tu poniżej jest taki czerwony guziczek. Jeżeli jest dalej czerwony, kliknij na niego, będzie szary i będziesz miała albo miał powiadomienia. Będziesz mnie subskrybować. Czyż to nie wspaniałe? Wspaniałe, nie Przemysławie? Lecimy z następnym kolorem. Fajnie, jakbyś poleciała, ale zanim polecisz, to jeszcze przypomnij, które trzy osoby ostatnio to zrobiły. Tak, to jest bardzo ważne. Wiem, że to lubicie, więc ta osoba ostatnio zasubskrybowała, ta osoba i ta osoba. Tat! Teraz możemy lecieć dalej, proszę. Teraz ja sobie wybrałam. Pigment 372. Wręcz porwałaś ten kolor. Fox. Brokaty. A jak świeci pachnie? A jak pachnie? No to nie jest źle, tylko cukierkowy? Tak nie za blisko. Cukierkowy czy nie? No chodź. No pokaż. No takie cukierki, no. Ja to mam takie zawsze cukierki. No. Mi to pachnie cukierkami. Ma ktoś go z was? Jak wam pachnie? O, bardzo ładny kolor. Taki fuksjowa czerwień jakby, tak? Tylko tutaj trzeba będzie dwie warstwy położyć. Bo troszkę jest prześwitu, ale nie szkodzi. Dwie warstwy i będzie spoko. Ja tak chlasnęłam tą pierwszą, wiecie, tak grubo. Na wzorniku to można. Druga warstwa, zobaczmy jak będzie wyglądał ten kolor nasycony. Taki rubin. Piękny, fajne drobinki. Czerwone chyba, czerwono-różowe. Nie wiem, ale ładne! Okej, teraz czas na szósty kolor, a jest nim Cappuccino Cosmetic Zone. 20. Zobaczmy, jak ten kolor wygląda na wzorniku. No jest lekki prześwit, ale maluje się nim dość przyjemnie, bo jest taki poziomujący, kremowy. Nałożę trochę więcej, żeby wystarczyła mi jedna warstwa. Oczywiście na paznokciu zalecam zrobić dwie cienkie. No i nie ukrywam, gdyby pędzelek był trochę delikatniejszy albo cieńszy, to tak by się nie skrobało. W każdym razie kolor się wypoziomował i jest ok przy pierwszej, grubszej warstwie. A teraz? Ha, 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 pamiętasz? Już idzie z tymi łapami. 6-4. Powodzenia, Edytko. Już idzie z tymi łapami i... A teraz postawiłeś na taką taktykę, że jesteś taki stabilny. Ja mówię, zagadam i wygram. Ała. 50 Love Luck. 6-5, no dobra. O, jaki ładny kolor, taki ciemny brąz, szarość, grafit troszeczkę, no trochę w grafit wpadający. Numer 50, tak? Tak, tak. I trochę jakby fiolet, nie, bez fioletu, bez. O kurde, ale krycie. No ten kolor jest zacny. A jak pędzelek w porównaniu do poprzedniego? No ten jest pędzelek cieńszy i taki bardziej miękki, przez co trochę mniej skrobie. No i ten kolor też się fajnie poziomuje. Ładnie go mogę tutaj teraz wyrównać, tak? O, znowu boczka nie domalowałam. Boczku. Zobaczmy, jak to będzie... Zobaczmy. Nie zobaczymy, jak to będzie wyglądać na paznokciu. Możemy zobaczyć, jak to wygląda na wzorniku. I przy jednej warstwie spoko. Nie dub w nosie, bo już nie prosi, Dytko. A teraz co?
Chciałem pokazać Nie dłubałam w nosie, tylko się drapałam obok nosa. No, nie, byłem bardziej skupiony na lakierze, wiesz? A teraz pewnie już znacie, nie? Konstans Karol, numer 145. Dawaj, godzinę to będzie pokazywał. I ja tu taką 145. Profesjonalną prezentację prowadzę, a ty mi przerywasz, okej. Okay. O kurde. To. Nie gadaj, że cię majtki skojarzyły. Po prostu nie, to są moje kolory. To jest taka fuksja z różem, ale taki nie neon, ale tak mega soczysty róż. O, me gusta. Zobaczmy na wzorniku. O kurde. Ale ładny. O kurde, to są me gusta. No ma trochę prześwit jak to każdy neon, bo to chyba raczej jest neon. Ale jak raczej? Na neon? Tak, bo zobacz, no jest taki neonowy, daje nie? Daje po oczach. Daje no. Trochę. Może nie taki jasny neon, ale taki ciemny neon. No, nie jasny neon. No, neon. Tylko taki bardzo soczysty, fajny. Fajnie się poziomuje, więc tutaj na paznokciach będzie łogień. I zostawię jedną warstwę na wzorniku, bo tak dałam trochę grubiej. Na paznokciu dwie cienkie, wiadomo. Który z tej czwórki tak ci się najbardziej podoba? Ja sobie specjalnie to tak poukładałam. Jak ty mi to znowu przymieszasz. Następny kolor. To co? Express 41. No patrzcie, znowu ładny fiolet. A co to za ziarnistość jakaś? Czy ty to widzisz, Przemysławie? Jaka ziarnistość? Jak wprawne oko to zauważy. Co, to ja nic nie widzę. Widzisz czy nie? Nie. No po prostu ja widzę jakąś ziarnistość. Sharpness? Ziarnistość? No nie, no ale dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać na wzorniku. Chyba nie skumałaś, sharpness to ziarnistość, chyba. Sharpness to jest ziarnistość? W Photoshopie chyba. Może się mylę, nie znam się na tym. Nie no, spoko krycie. Trochę tam jest ten prześwit, ale ogólnie spoko się nim maluje. Jest fajny, miękki pędzelek. Nie wiem, czy to będzie widać, tą ziarnistość. Tą ziarnistość. Dałam trochę grubiej, żeby była jedna warstwa od razu kryjąca, ale na pewno jestem prawie pewna, że na paznokciu dwie cienkie. Bo raczej jedna nie pokryje. Ładny jest ten kolor. Ciekawy. Leć. To podaj mi ty, bo mam daleko. Słyszałeś, co ją podaj mi ty, bo mam daleko. No, padnę. Bo jak mi Przemek poda, to jeszcze pofyrlo, czyli wymiesza. No, co to mamy? Cosmetic Zone, lakier kolorowy kolor. Hybrydowy kolor. Lakier no. Hybrydowy. 242. Jungle Trip. Przemek, przenosimy się w klimat Amazonki? Tak. O, fajna zieleń. Z drobinami? Chyba. Z drobinkami? Przynajmniej widzisz je? No tu widzę. Drobinki, zobaczmy. Buzie widzę! O kurde. Jest to czasem jakieś kocie oko? Nie. No nic, zrobimy dwie warstwy. Trzy warstwy. Tak na szybko. Nawet jedna grubsza tutaj nie pokryje. Ale kolor ładny. Dobra, zobaczmy drugą warstwę. Druga szansa. No, dobra, uff. Ale fajny, rzadki, fajnie się poziomuje. Więc tutaj, no... Ten kolor ma zarówno zalety, jak i wady. Tak, większość. No i mamy do wyboru, moja droga. Czarna butelka z numerem 104, różowa butelka z numerem 111. No nie, no na koniec zostawmy coś, czego jeszcze nie było. No dobra, więc a tego też nie było dzisiaj. Nie było jeszcze chyba HLD. W sensie dzisiaj było, ale w poprzednich nie było. Drugi dzisiaj, ale ogólnie w serii nowość. O, HLD to jest numer 104. Zobacz. Ale czerwień!
Jak otworzyłaś naklejkę, to mówię, no. Jej ognistość mnie po prostu zaskoczyła, nie? Takiej no. ognistej chyba jeszcze nie widziałam. Nie spodziewałem się, wow. Że tak to pójdzie. Jesteście na to gotowi? Jak to neon, to zawsze jest lekki prześwit. Zazwyczaj, zdecydowana większość kolorów firm ma lekki prześwit w pigmentach neonowych. W lakierach z pigmentem neonowym. Zobaczmy, jak tutaj będzie. Bardzo przyzwoite. Nie wiem, czy to kamera uchwyci tą oczodajność tego koloru. Myślałem, że powiesz oczy je. Ty popatrz, pierwsza warstwa. Jestem w szoku. Gdzie kupiłeś, Przemysławie, te lakiery? Bo mam nadzieję, że nie w Tesco. Nie wiem, gdzie to kupiłem, Ryta. Pewnie w internecie. No popatrzcie, nie na wzorniku jedna warstwa. Przypuszczam, że na paznokcie aż tak pięknie nie będzie. W każdym razie, no, ja jestem zadowolona, bo jest naprawdę taka czerwień, jak lubię. Neonowa, ale nie pomarańczowa. Nie carrot wine, tak? Not carrot. A będzie druga wersja? Not carrot. O. Będzie druga warstwa, czy jedna No tylko? Nie, pierwsza pokryła. No i ostatnia dawaj, buteleczka. Pierwszy raz takiej u nas buteleczki jeszcze nie było. No nie od razu było wam jeszcze. Mówię. Jest bardzo podobna ta buteleczka do innej firmy, możecie ją pomylić. Z jaką? No nie mogę. No dobra, Emi. O, Emi. Emi, można ją pomylić? Tak. To może pomylić. A jest taka sama, ale czy to inna? Jest inna całkowicie firma. Nie, jest bardzo podobna. Powiedziałam, że bardzo podobna. No to tak, jak na firma Julianessa. HLD można pomylić z czym? z wieloma. Albo jak New Queen można pomylić z czym? Z wieloma. No, tak bywa. Kolor 111, zobaczmy, jak wygląda. O, bardzo ładny. Taki fioletto... Fioletto taki... brąz troszkę. Taki przybrudzony fiolet. Ładny. I ostatnie miejsce na ostatni kolor. Zobaczmy, jakie będzie miał krycie na wzorniku. No, bardzo ładne krycie. Fajny, kremowy. Pędzelek bardzo zacny. Cieniutki, mięciutki. Nie skrobie. Ma fajne, takie delikatne włoski. Spoko jest ten kolor. No, tak mi się trochę potentegowało. To już wszystko, moi mili. Tak oto prezentuje się 12 cudownych dzisiejszych kolorów. To na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało wam tak samo jak mnie. Do zobaczenia, do następnego. Pa, pa! Hola, hola, jeszcze parę bardzo ważnych rzeczy. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę opakowaną w formie wideo. W tym miejscu możesz zostawić suba. Pamiętaj, im więcej subów, tym więcej materiałów wideo. A więcej materiałów wideo, które już zostały nagrane, znajdziesz w tym miejscu. A pozwól teraz, że ja spocznę i wymyślę dla ciebie kolejny odcinek.